dostałeś dane wszystkie na remizie? Tak, dokładnie. No tak, prawidłowo. Policję masz jeszcze zadysponowaną na miejscu. Miałem. 8:44 na miejscu. Zrozumiałem. Posłuchaj, mamy tutaj samochód osobowy Suzuki na grodziskich numerach. Jest wyciek benzyny prawdopodobnie ze zbiornika. Przystępujemy do działania. Rozumiem. Przekaż mi, czy jest właściciel na miejscu i czy policja już dojechała. Na tą chwilę właściciela brak, policji też. Rozumiem. Czy siły środki wystarczające? Jak najbardziej siły środki wystarczające. Zrozumiałem. 998, bo zaznaczało 44. 998, zgłaszam dla Żelachowa. Posłuchaj, zabezpieczyliśmy wyciek, oczekujemy na policję, nie jesteśmy w stanie ustalić właściciela, to paliwo cały czas do samochodu wycieka, także jesteśmy na miejscu. Czy jakieś zagrożenie na tą chwilę tam jeszcze występuje dla osób postronnych? Ewentualnie czy w tym samochodzie na pewno nikogo nie ma? W samochodzie nie ma nikogo, on jest zaparkowany na parkingu. A jeśli chodzi o zagrożenie, no to jeżeli ktoś podejdzie z papierosem, to zdecydowanie tak. To zrozumiałem. Administracyjny teren miasta. Tak. Rozumiem. 44 Żelechów, to grodzic 998, odbiór. Jaka sytuacja na miejscu? Na lawecie. Wyciek ustał, w związku z tym nie ma zagrożenia. 998 Grodzic, zrozumiałem. Rozumiem, wszystkie dane masz wpisane. Dokładnie. Zrozumiałem, 44 do koszyka.